Czcigodni współbracia, droga rodzino zmarłego naszego ojca diakona, drodzy Chrystusie Panu, siostry i bracia, uczestnicy tej żałobnej liturgii. Jako wspólnota zakonu, jako wspólnota wiary, stajemy w tym roku wiary, zjednoczeni przy trumnie naszego współbrata, aby wyznać w jakimś takim mocniejszym znaczeniu wierzę w ciała zmartwychwstanie, wierzę w życie wieczne. Wierzymy w spotkanie z Chrystusem, w to, że nasze życie ziemskie się zmienia, ale się nie kończy. Bo gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdujemy przygotowane w niebie i wieczne mieszkanie. Wierzyć to ufać, to być człowiekiem, który kocha. A najpiękniejszym wyrazem umiłowania, miłości jest czuwanie. To szczególny wyraz miłości, bo mówi o tym, że nie zapomnieliśmy o osobie, którą kochamy, że jest ona dla nas kimś ważnym. I dlatego Chrystus mówi nam: jeśli mnie kochacie, czuwajcie, bądźcie gotowi. W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy te słowa o tym byciu przygotowanym. Niech będą przepasane wasze biodra, niech będą zapalone pochodnie. Słuchając słów tej Ewangelii, od razu odnosimy się do innego wydarzenia. Kiedy Bóg mówi do Mojżesza: Mojżeszu, powiedz ludowi, że przyjdzie moment, a więc niech będą przepasane ich biodra, niech mają sandały na nogach, niech mają laskę w ręku, niech przygotują się do Paschy, do przejścia. I nasze ziemskie życie jest takim przygotowaniem się do przejścia. Gdzie idziemy? Idziemy do domu Ojca. Święty Bernard pięknie kiedyś wyznawał: chcesz wiedzieć, co jest w niebie? Nic nie ma, czego nie chcesz, a wszystko jest, co chcesz. Niech myśl o raju będzie gwiazdą twojego życia w dzieciństwie i w młodości, w wieku dojrzałym i w starości, w radości i bólu, w pracy i odpoczynku. Na ziemi jesteśmy tylko na próbę. Nasz dom jest w niebie. I każdy z nas przygotowuje się do tego przejścia, do tego przejścia, które stało się rzeczywistością w życiu naszego współbrata, ojca diakona Bogusława. Dzisiaj chcemy podziękować Panu Bogu za dar jego życia, za te wszystkie zdolności, które mógł wykorzystać w swoim życiu tu na ziemi. A wiemy, że był to człowiek, który wiele w swoim życiu przeżył, wiele doświadczył, wiele oczekiwał i wiele również duchowych walk stoczył. To człowiek, który długo rozeznawał swoje powołanie. I piękne świadectwo jednego z ojców, który mówi, że kiedy był właścicielem kwiaciarni, to przysyłał do kościołów za darmo kwiaty. Między innymi do naszego franciszkańskiego kościoła w Nowym Korczynie. To był jakiś taki wyraz jego miłości do Boga, jego troski o dom Boży, tej troski, która potem rzeczywistością stała się w jego życiu. Bo przecież i tu w Gdańsku, i potem w Hamburgu dbał o dom Boży, dbał o Kościół. Dbał o to, aby w tym domu każdy, kto przyjdzie, czuł się rzeczywiście jak w domu Boga.
I druga cecha naszego współbrata to radość. Przy Bogusiu nie można było być smutnym. Znamy te historie, które opowiadał. Te zabawne historie. Może czasami ubarwione, może czasami przebarwione. Ale czynił to wszystko po to, aby wnieść trochę radości w nasze życie. Może i nawet w to trudne, szare, czasami ponure. On potrafił się śmiać nawet z tego, co było dla niego w życiu ciężarem. I to była jego cecha, która chyba zjednywała mu ogromną życzliwość ludzi. I to zaufanie, które również z tego, co widzieliśmy i w Gdańsku, i w Hamburgu, ludzie mieli do niego. To jest również wielki dar. Dar takiej radości, takiego dzielenia się radością. I drodzy, ta charakterystyczna cecha jego życia, która bardzo mocno wybrzmiała w jego życiorysie odczytanym na początku Eucharystii, to poszukiwanie Boga. To poszukiwanie Boga. Moglibyśmy powiedzieć przez całe życie. I chyba mogę dzisiaj z całą świadomością powiedzieć, że on tego Boga tak naprawdę odnalazł dopiero w chorobie. On z tym Bogiem spotkał się rzeczywiście w cierpieniu. I wiemy, jak to cierpienie go zmieniło. Jak to cierpienie go przeobraziło. Jak to cierpienie nadało sens jego życiu. Wiemy, że kochał adorację. Opowiadał mi gwardian, którego dzisiaj tu nie ma z nami, który był wtedy gwardianem, kiedy był w Dobrej Szczecińskiej, że prosił: Ojcze, proszę mi otwierać Najświętszy Sakrament, tabernakum, ja będę adorował Pana Jezusa każdego dnia. I tak już było, że po skończonych obowiązkach zawsze któryś z ojców otwierał mu tabernakum i trwał na adoracji. Może powiedzielibyśmy, mały szczegół, a może to droga do świętości. I to spotkanie z Bogiem w cierpieniu. Jeszcze nie tak dawno rozmawiałem z nim o tej jego chorobie i mówi mi, że on teraz już ma mało czasu, bo więcej już musi obcować z Panem Bogiem, bo już wie, że się przygotowuje, że on teraz musi już sobie to niebo przygotować. I takie było to jego cierpienie, a z drugiej strony ogromna chęć życia. Rzadko kiedy można spotkać człowieka, który tak walczył z chorobą, który tak walczył o to, aby żyć. Ale zastanawiam się, po co tak walczył, aby żyć? Chyba po to, żeby tego Boga, którego w cierpieniu spotkał, mógł jak najdłużej tu na ziemi doświadczyć. Wiedzą parafianie w Hamburgu, wiedzą współbracia, że chodził często do lekarzy, że walczył o to, aby nie spaść na wadze, bo wiedział, że jeżeli kilogram, dwa spadnie, to już nie otrzyma chemii. I nawet na siłę nie tracił tej wagi, żeby tylko chemię otrzymać. Wiedział, że w pewnym momencie trzeba podpisać w szpitalu oświadczenie wobec lekarzy, że będą na nim próbowali pewnych metod, pewnych specyfików medycznych i tak dalej, bo jest to również doświadczenie dla szpitala, w którym się leczył. Przyjmował to wszystko. A mimo wszystko słaby, cierpiący, przygnieciony chemią, obecny na modlitwach klasztornych, codziennych, obecny na Eucharystii, zawsze otwierał Kościół,
Jeszcze braciom śniadanie przygotował, zanim przyszła kucharka do klasztoru. I to jego pozytywne nastawienie do braci. On nigdy o drugim nie mówił negatywnie. Zawsze mówił dobrze. To chyba wynikało z tego jego radosnego ducha i umiłowania przyrody. Jako oczywiście geograf z pewnością miał wiedzę, ale również miał mi serce, aby kontemplować przyrodę, aby cieszyć się przyrodą. Tym, co tak bardzo franciszkańskie, co tak bardzo świętego Franciszka. Pan Bóg dał nam świat, abyśmy się nim zachwycali, abyśmy go kontemplowali, abyśmy się nim cieszyli. Mimo, że na ziemi jesteśmy tylko na próbę. Drodzy, i ostatni przystanek jego życia, Lourdes. On tak bardzo pragnął pojechać do Lourdes. I otrzymał na to zgodę już na jesieni zeszłego roku. Ale czekał na wiosnę, kiedy będzie cieplej. Chciał pojechać do Maryi. Z pewnością liczył na jakiś cud. Na jakiś cud uzdrowienia. Ale Boże drogi nie są znane. Są przed nami zakryte. Możemy po ludzku powiedzieć, no tak, nie został uzdrowiony. Ale czy po Bożemu nie został uzdrowiony? Czy życie w chwale nie jest uzdrowieniem? Czy śmierć nie jest wyjęciem z cierpienia? Lourdes, sanktuarium światła. Dzisiaj nad jego trumną stoi świeca. Świeca posadzona w świeczniku. Przemawia w szczególny sposób. Wysmukła, prosta, silna. Stoi wśród otaczającej ją przestrzeni. Ponad nią unosi się płomyk ognia, który zamienia jej ciało w promienie światła i tchnienie ciepła. Spójrz, jak ona stoi, niezachwianie, w jednym miejscu, wyprostowana, czysta, dostojna. Zważ, jak wszystko w niej mówi. Jestem gotowa. Stoi wytrwale tam, gdzie jej stać kazano, przed Bogiem. Nie uchyla się w niczym, nie zgina. Cały jej wygląd wyraża nieustanne czuwanie. Tak spala się ona w swym przeznaczeniu, stapiając się w żar i światło. Niech ona stanie się wyrazem naszej duszy, naszego życia. Niech zbudzi w nas szlachetną gotowość. Jestem tu, Panie, aby pełnić Twoją wolę. Niech nasza gotowość okrzepnie w prawdziwą wierność, a wówczas będziemy mogli mówić w naszym duchu, Panie, tak jak ta świeca. Ja stoję przed Tobą i prosimy w imieniu naszego ojca diakona Bogusława. Panie, niech on stanie przed Tobą. Obdarz go radością nieba. Służył Tobie, szukał Ciebie, odnalazł Ciebie. Niech zatem jego życie, tak jak ta świeca, które spalało się dla Ciebie, będzie nagrodzone radością nieba. A Maryja, ta, u której cieszył się przez 3 dni, w Lourdes, niech będzie dla niego matką Paschy, matką przejścia, matką zmartwychwstania i matką życia.